Ale kto? Z kim? Wszystkim wiedzącym, że musi rozmawiać. Ale o kogo pani pyta? O jakąś siatkówkę? Słyszysz? Na razie 56 osób. To nie wiem. A później... Dużo, to jest żółkie, tylko 508 mieliśmy, skróty lubiliśmy, bramki. 508. No, przejaśnić. Jesteśmy bez zmian. Zmiana w VIP. Podkarpacki Związek. Ale w porządku. Sędziują, tak. Wracamy na boisko, January. Zakończyła się przerwa. Przypominamy do przerwy 1-1. Tak. Bołtowicz wyprowadził Podlasie na prowadzenie pięknym strzałem rzutu wolnego w 19 minucie, a wyrównał Daniel Szewc z rzutu karnego w 31 minucie. Pierwsza połowa do jakieś 15 minuty pod dyktando dostali, wiele znakomitych akcji. Później troszeczkę zimny prysznic po bramce Podlasian, ale w końcówce zyskaliśmy równowagę, naciskaliśmy, znowu zdobyliśmy bramkę z rzutu karnego i przez większą część tej pozostałej pozostałego okresu gry mieliśmy przewagę, stworzyliśmy kilka niebezpiecznych sytuacji. Widzimy teraz Podlasie również się mobilizuje, nikt tutaj nie odpuszcza, nie ma gry na remis, obydwa zespoły dzieli jedno miejsce w tabeli, Stal jest 16, Podlasie 17, także jest to mecz za 6 punktów i wyjście ze strefy spadkowej tak naprawdę. Rozpoczyna Podlasie. Od razu długi przerzut, do nikogo Jarek Oleniuk odprowadził piłkę wzrokiem i z rzutu. Jedna zmiana w drużynie gości. Na boisku pojawił się z 23 numerem Kuchyński. Oleniuk z autu. Wadzim, ale nie wiem, kto szedł, za chwilę Chudzik. Ustali. Dobrze się obronił. Dynia, świetnie, zagrał do Maxa. Max z numerem 13, bardzo ładnie się urywa. Szybki zawodnik, może spróbuje strzelić. Jeszcze zagrał z Chudzikiem. Chudzik jeszcze. I świetny strzał. Kurczę, pierwsza minuta po przerwie. Znakomity strzał Jarka Szpikuli i rzut rożny. Kapitalna akcja. Ale pierwsza, dobrze Wiśniewski obronił. Oj, tak metr z boku i była kapitalna bramka z 20 metrów. Ale bardzo dobra, dynamiczna akcja Stali, przekazywali sobie piłkę. A Max potrafi tam troszeczkę namieszać, bardzo dobra postawa tego zawodnika. Dobrze wygląda Stal, dobrze wygląda z tymi 6 juniorami, jeszcze tak naprawdę w składzie młodzieżowcami. Nie odpuszczamy, rzut rożny, Szewc. Ajajajajaj, została piłka troszkę z tyłu Pietruniowi. I ten strzał nieudany, piłka wyszła na aut. Wydaje mi się, że nasi zawodnicy troszeczkę za szybko wystartowali do tego rzutu rożnego i dlatego. Przepogadza się troszeczkę, słoneczko świeci. I wiatr też jakby troszeczkę osłabł. Miejmy nadzieję, że obejrzymy w drugiej połowie ciekawe widowisko. Podanie na prawo do Wiraszki. Nieudany dribbling. I aut dla Stali. Oleniuk. Przerwał akcję, nie doszła piłka do Maxa, zawodnik z Białej Podlaskiej. Jeszcze raz Jarek Olejok ze środkowej linii praktycznie, boiska. Dalekie wrzutki tylko Dyni, nie skoczył Dynia, ale ma piłkę jeszcze Max. Świetnie zawrócił tymi zawodnikami, no! Przyspał troszeczkę Konrad Hamera. Szkoda, bo była szansa na ładną akcję. Max musi przerwać, bardzo ładnie. Przerwa, dobrze, Max bardzo Szewc. Dobrze, Szewc. Świetna piłka do Chudzika. Skleił. No chyba nie było spalonego, tak mi się wydaje. Ja mówić się tak, dziwiłem, minimalnie. Że sędzia wcześniej nie machał. Aha. Był taki półmetrowy spalony. Szkoda, Karol ładnie piłkę przyjął. Sprowadził na ziemię. Sędzia przerwał. Adamiok. Duża aktywność naszych zawodników. Staram się grać krótko przy zawodnikach Podlasia. Jarek Oleniuk popychany lekko, sędzia nie. Nawet nie lekko, ale nieprawidłowego zagrania. Wiraszka. Aut. I znowu aut dla Podlasia. Iwan musi uważać, to było takie zagranie na pograniczu nakładki, ma już sporo żółtych kartek. Dzisiaj chyba też jedną dotrzyma. No tak, za tą rękę nastrzeloną. No i znowu musi uważać, bo kolejny faul Iwana.
żeby drużyna nie została w dziesiątkę. Bramkarz Podlasia wyszedł bardzo daleko na przedpole. No, Karol strzelił taką bramkę z Lublinianką, więc... No właśnie. Kocoł, znowu piłka będzie dochodziła do naszej bramki. No, Adrian musi uważać, nie może być przywiązany do linii, musi tam aktywnie grać na 5 metrach. Brawo Adrian, brawo Adrian. Bardzo przyjemny. Krótki ruch, nie za bardzo mocny, ale mógł zaskoczyć. Daleki wykop na Karola Chudzika. Skoczył Karol. Jeszcze Max. Bardzo świetne dobrze. Teraz podanie. Teraz nic nie było. Wszedł jeszcze... Daniel Szewc. Piękny strzał i jakżeż niewiele brakowało. Brawo na kolejną akcję. Brawo Damian. Daniel. Oj, bardzo dobre okazje. Tutaj. To już druga niebezpieczna sytuacja po przerwie. Minęło ledwie 4 minuty, a Stal stworzyła dwie bardzo niebezpieczne sytuacje. Szkoda, że to nie wylądowało w siatce, nie zatrzepotało. Piłka trafiła do Kędzierskiego. Od razu do Pietronia. Pietron do Szpikuli. Ten do Hamery. Daleka piłka tutaj na Dynię, nie dojdzie. Niedokładna, cofnięta troszeczkę, ale podanie blisko 40-metrowe. Dobrze próbował Konrad. Ale świetne sytuacje mieliśmy, dwie. Szkoda, że ani jedna z nich nie została wykorzystana. Dobrze, Oleniuk. Jest Max, odegrał do Szpikuli, jest Homera, bardzo ładnie do Orła. A na siorze podprowadził troszeczkę piłkę, próbuje grać daleko, zagrał daleko do Wojtaszka, Marcin zgubił piłkę, szkoda i faulował. Szybko zdobili Podlasianie. Max się na raz poszedł, przypilnował tam Daniel Szewc. Dobrze, dobrze, dobrze w odbiorze gramy. Znakomicie, nie pozwalamy rozwinąć skrzydeł drużynie z Podlasia. Daniel Szewc uwolnił się spod kilku. No, sędzia nie zauważył, teraz boczny też nie sygnalizował. Chyba sędziowie obserwują za bardzo mecz. Ciekawi, bo jest rzeczywiście ciekawy, ale... Dynia na lewej stronie teraz, Dynia. Ma tutaj jeszcze Jarka Oleniuka, zatrzymał akcję. Szpikuli. Dobrze teraz, pięknie. Jesteśmy na lewej stronie. Jarek odwrócił jeszcze, dośrodkowuje. Nikt tam nie zamyka, a szkoda. Szkoda, ale dobra, dobra kolejna akcja. Jesteśmy niebezpieczni. Groźni jesteśmy w tych pierwszych 6 minutach. Tylko trzeba udowodnić to teraz, strzelenie bramki. Cztery akcje już były takie bardzo niebezpieczne, które mogły zakończyć się bramkami. Szpikula wygłówkował piłkę do tyłu. Aj, słaba interwencja Marcina Wojtaszka. Nieczysta taka piłka, nie odeszła mu od nogi, ale jest już Jarek Szpikula, Szewc. Zagrał do Chudzika, ten piętko znakomicie zagrał. Ajajaj, uprzedził troszeczkę Maxa. Ale jest jeszcze Jarek Szpikula, klatko zagrał do Maxa. Max z powrotem do Chudzika. Chudzik dośrodkowuje. Jakżeż niewiele brakowało, ale faulowany na polu karnym. Iwan nie miał tam jak się przedostać. Nie był to złośliwy faul, popnął właściwie klatkę, się wpadł na zawodnika gości. Kolejna akcja. No idziemy tymi akcjami, jedna za drugą. A ta akcja bardzo ładnie się zaczęła. Karola zagranie piętko do Maxa. Max z powrotem wycofał do Szewca, Szewc dośrodkował i mieliśmy kolejną sytuację. No na razie po przerwie Stal zdecydowanie przeważa. Oleniuk kilka naprawdę bardzo dobrych sytuacji. W środku. Aj, kapitalnie zagrał teraz Szpikula. Dzieli i rządzi w środku. Max pogubił się teraz z Jarkiem Szpikulą. Ręka była, ręka wyraźnie pomógł sobie zawodnik. Kuchyński zagrał ręką. No to jeżeli wtedy była to ręka i była żółta kartka, to dlaczego teraz nie? No nie wiem, dlaczego sędzia ukarał Dynię żółtą kartką. Ja nie mam pojęcia. Przy tak mocnym strzale to... Naprawdę nie był w stanie linia tego kontrolować. Marcin. Nie. No właśnie, no właśnie. To już taki prezent to. Ej, 2-1. Proszę Państwa, co zrobił Marcin Wojtaszek, to chyba sam on tylko wie. Jeśli już tu mógł zagrać mocną piłkę.
No, tragedia. Ósma nasi minuta. Zawodnicy załamani. No to chciałbym, żeby kiedykolwiek Wojtaszek podał naszemu zawodnikowi tak dokładnie. Na pole karne dokładnie, bo z dośrodkowań Wojtaszka na razie nic nie wynika, a tutaj idealne podanie do Bołtowicza i Bołtowicz zdobywa drugą bramkę dla Podlasia. Po takiej przewadze w pierwszych 10 minutach. Dokładnie. Kurczę, i tracimy taką bramkę. No. Ile tych bramek już straciliśmy w tym sezonie poprzez podania do przeciwnika? Wystarczyło ją w aut wyekspediować, tak naprawdę wrócić. No dokładnie, nie mam pomysłu, nie wiem tego. No, na pewno nie zagrywam na przedpole, przed naszym polem karnym. Czy to taka pięta achillesowa Marcina? To w odbiorze jest znakomity, tylko później z podaniami no. Zawsze miał problem. Potem co zrobić z piłką, prawda? No i teraz dużo przed nami, dużo przed nami. Ja też musimy odrabiać straty to. Dynia za. Sam. Bardzo ładnie, uderz tu. Ale nie, no niestety za wysoko. Dobry strzał, dobrze. Sędzia no to co zrobił Wojtaszek, to po prostu skandal. No. A chyba, że piłkę opuściła pole gry. No nie, no harujemy, prowadzimy kapitalną grę w 10 minutach i przegrywamy po takiej bramce. Tak jakby wypuścił zawodnika. No idealnie po prostu. To tylko Messi potrafi tak dokładne podanie. Żeby to nie załamało do środkowego napastnika. Żeby się pozbierał. Będzie to nosił w sobie teraz. Mamy kilka szans na to, żeby wyjść na prowadzenie i takim głupim zagraniem można zniweczyć pracę całego zespołu. No nie układa nam się ten mecz dzisiaj. Tracimy bramkę, odzyskujemy remis, później znowu tracimy bramkę. No oczywiście jeszcze bardzo dużo czasu, 35 minut, więc wszystko się może zdarzyć w tym meczu. Tak, będą bronili teraz i szukali swojej szansy na następną bramkę z kontry. Zawodnicy z Podlasia będzie nam teraz też trudno, będą zagęszczali pewnie pod swoją bramką. Ja Marcin czas na zastanowienie, mógł zagrać tę piłkę w aut. Karol niepotrzebny Karol. Podlasie akurat w drugiej połowie w ogóle nie zasługiwało na bramkę i nagle piłka podana jak na tacy. No żal nie wykorzystać, prawda? Teraz będą grali na stronę Marcina, bo to, że jest odrobina niepewny. Miejmy nadzieję, że Marcin upora się z tym problemem. Ale to już wielokrotnie mówiliśmy o Marcinie, tak jak powiedziałeś, bardzo dobry w odbiorze, tylko jak odbierze piłkę, to naprawdę nie ma zielonego pojęcia, co z nią zrobić, no i to jest ten problem. Ale miał chwilę, mógł kopnąć ją na pałę po prostu do przodu. No tak Oleniuk by zrobił, tak robił z Hetmanem, prawda, w każdej no trudnej tak, sytuacji. Teraz polegiwanki na boisku, tak, sędzia musi tutaj uczulić zawodników. Bołtowicz leży. Grajmy swoje, być może uda się jeszcze strzelić jedną lub nawet więcej bramek. Myślę, że jeszcze jest dużo czasu, możemy wygrać 3-2. No, chyba sędzia to nie jest dobry pomysł, żeby podawał na tamtej stronie piłkę. Jeszcze Marcinowi. Marcin niewiele wyniósł z tej sytuacji. Zagrać piłkę daleko do przodu, to próbujemy cofać się i sprowadzać tutaj na własną połowę zawodników z Podlasia. Aleniuk. Mądrze teraz do środka. Dobrze dostrzegł Dynia. Ładnie. Dobre dośrodkowanie. No ale musi ktoś tam. Dobrze. Szewc zamknął. Dobrze. Dobrze, Daniel zawinął do środka i rzut proszny. Dobra, szukajmy swojej szansy teraz. Będzie zmiana. Myślę, że Marcina zastąpi Mateusz Kalisz. Tak sobie myślę. Też mi się wydaje, bo... Tak, jest już przygotowany z numerem 3 Mateusz Kalisz. Bardzo dobre występy w tym sezonie. No. Nie przypominam sobie takiego zagrania Mateusza Kalisza. Zmienimy się przed wznowieniem. Marcin miał wszystko zagrać, otrzymuje oklaski, bo dobrze mu się działo do tego fatalnego błędu.
pociesza go trener. No i Szewc, dośrodkowanie na pole karne, nikt tam nie skoczył. Jest Dynia. Dynia, piłka zawieszona. Wyszła za końcową linię boiska i Wiśniewski zacznie od swojej bramki. Dobrze, Jarek Szpikula. Jeszcze raz Szpikula. Szewc przedłużył piłkę do Maksia. Maks bardzo ładnie się... No nie, no jak, nie, no, no co? Proszę Państwa, no, no teraz przez to my rozumiem. Atakujemy. No. Nie, no to się można położyć z głową na dole i mówić, że nie, no bez sensu ta reakcja w ogóle nie jest duchem gry. Adamiuk. Wiraszka. Jarek, musisz wracać. Troszkę za daleko staliśmy od nich. Znowu tam przesunięty zawodnik. Na szczęście niecenny strzał. Tak jak wspominaliśmy, Podlasie będzie szukał swojej szansy z kontry. Teraz będą głęboko cofnięci, bronili tej jednobramkowej przewagi i będą niebezpiecznie kontratakować. Trzeba to wyprzedzić. Dobrze, Szpikula odzyskał piłkę, zagrał do Szewca, sam Szewc przerzucił do Maksia. Maks świetnie się urywa. Bardzo dobrze. No i tak, ręko zatrzymał obrońca, tak, piłkę. No ludzie, no. Dobrze, Homera. No przecież zatrzymał. Świetnie się obronił Adrian. Oj, kapitalnie teraz zagrał Mateusz Galisz do Szewca. Szewc dośrodkowanie. No, można było go naciskać tutaj, Iwan. Próbować wygrać tą piłkę. No dobrze gramy, no bardzo dobrze gramy. Kurczę, szkoda tej piłki na 2-1. W zupełnie niegroźnej sytuacji Marcin podaje piłkę do przeciwnika. I tracimy drugą bramkę. Kolejna zmiana w zespole gości. Zwraca uwagę naszemu kierownikowi teraz, który jest lekko poirytowany, ponieważ w zupełnie niegroźnych sytuacjach my dostaliśmy żółtą kartkę, natomiast tutaj sędzia pozwala grać. Szkoda, bo dobrze zaczął te zawody. Może nie przeszkadzajmy, może też jeszcze wprowadzi porządek na boisku swoimi decyzjami. Dobre 5 minut mija Kamil tego, tak jakby sędzia nie mógł wcześniej wprowadzić zmiany. A przed numerem 17 Hołownia. Na naszym polu karnym mocno bita piłka. To nie. Albo trzeba było grać główką na bok. I teraz Konrad. Koniec światło bramki. Dobrze Adrian. Skoczył jeszcze Piotrek. Spalony był. Tak, no oczywiście, że tak. Sędzia troszeczkę chyba przełożył chorągiewkę do drugiej ręki, dopiero wtedy pokazuje na metrowym spalonym zawodnik Podlasia. No, ale im bliżej końca gry, więcej takich sytuacji będzie. Będziemy starali się odzyskać, pokazać, że to my mamy w tym meczu przewagę, ale musimy też zabezpieczać swoje tyły. Teraz reprymenda dla zawodnika Podlasia. Łukanowski Hubert, upomniany przez sędziego, na razie słownie. Sędzia pokazuje, że gramy na gwizdek. Szpikula. Ostra piłka, no ale... No troszkę tak nie wiem, jak byliśmy teraz ustawieni. Mógł ktoś zamykać tutaj Dynia, bardziej z lewej strony się ustawiać. Piłka wyszła na szczęście tylko w aut, z autu muszą wznawiać goście. O,
Żaden się orzeł. No to właśnie w takiej sytuacji zagrożenia naprawdę nie ma co się patyczkować na aut. Cofają się nasi zawodnicy, ustawiają szyki obronne i gramy dalej. Łukanowski ładnie się przedarł tam. Dobrze, panie Szewc. Jeszcze piłka została w boisku. No, popychany już był nasz zawodnik Mateusz Kalisz. Rzut rożny. Kuchyński, wykonawcą rzutu rożnego. Czas nieubłagalnie płynie, 18-19 minuta. No, ale jeszcze bardzo dużo, 27-28 sytuacje, a później katastrofa. Gramy dobrze w dalszym ciągu. Myślę, że przeważamy. Znowu w dobrej sytuacji Bołtowicz. No, też zadam pytanie, dlaczego dopuszczamy do tego, żeby pierwsze piłki do no, zawodnie gości. Nie wiem, co Adrian teraz chciał tym zagraniem zrobić. No naprawdę nie mam pojęcia. Jeszcze raz Pietroń. Dobrze wygrał. Jarek wyekspediuj to daleko. Dobrze. O wasz. Max. Adrian sam prowokuje takie zagrania. Mieliśmy nauczkę przed chwilą, więc jak najdalej od własnej bramki. Hamera. Nastrzyk tutaj Dynię. Dynia wrzucił tę piłkę. Dobrze, piłka będzie uciekać, ale dobrze Wiśniewski sobie poradził w tej sytuacji. Ojejku, zupełnie nieatakowany przez nikogo jest czas. No popychany był, przecież Dynia. No musi uważać, Wiraszka jest bardzo doświadczonym zawodnikiem i niełatwo go przepchnąć. Biała troszeczkę zyskuje inicjatywę, musimy troszkę zaatakować. No nie stój Iwan. Utrzymany, no. Oleniuk. Wymienili krótko z Pietroniem. Nie wiem, co to dało, ale dobrze. Teraz do środka, do Hamery. Konrad rozgląda się. Nikt mu nie idzie w sukurs tutaj. No za chwilę będzie problem znowu. Trochę za daleko poszedł Kalisz. No i piłka do nikogo. Myślałem, to już powinien troszeczkę szerzej stanąć, ale tak, żeby stworzyć możliwość podania zawodnikowi. Do środka, do Pietronia Orzeł. Zniknął troszeczkę Jarek Szpikula w tej połowie. Maksio świetnie zawrócił, faulowany. Maks rozgrywał dobre spotkanie. Jest ruchliwy, trudny do upilnowania. Krótko za Szpikulą, jeszcze raz do Maksia piłka wróciła. Maks teraz przyspiesza, urywa się. No i zdecydował się na strzał. Z jakimś skutkiem widzieliśmy, ale... W tym momencie jedyny zawodnik Stali, który potrafi przejść 1-1, uwolnić się od tak obrońcy, jakby został w nim jeszcze ten dług walki, troszeczkę nam podcięła skrzydła ta druga bramka. No zupełnie niepotrzebne, naprawdę wyglądało to bardzo dobrze. Będziemy mieli kolejną zmianę? Mateusz Kurze się rozgrzewał, ale nie wiem, kogo tam dezygnuje do gry. Trener Piechniak? Nastąpi ta piłka, no niepotrzebnie odpuściliśmy. O, te wybicia. Jeszcze iść do Mateusza, trzeba iść do Mateusza, pomóc mu. Bardzo ładnie zastawił się Mateusz.
przegrywamy już tuż tych pojedynków. Ireszka, Adamiuk. Dobrze, Damian Piotroń. Jarek, jeszcze musisz powalczyć. Dobrze, do środka do Konrada. Konrad do Szewca niecelnie, ale na szczęście piłka wróciła do niego. Jeszcze raz Konrad gra teraz tutaj na dynie, na lewą stronę. Iwan przyjmie na klatkę, ale nie, tak się nie da. Za dużo. Mateusz Kalicz teraz. O, jest taki, dzisiaj mamy problemy na prawej obronie. No, myślę, że mógł to piłkę przejąć Adrian. Nie dajcie dośrodkować. Hołownia i... Jakoś tak na stojąco zaczęliśmy grać tak, w tej obronie. No zupełnie nie groźne sytuacje sprawiają nam kłopot. I na boisku Mateusz Kuzio zastąpi Karola Chudzika. Świeże siły. Karol żegnany oklaskami. Szkoda, że dzisiaj nie strzelił gola. Na ostatnie 20 minut Mateusz Kuzio. Zobaczymy, czy wykorzysta swoją szybkość. Dobrze, Piotroń. I z autu. Biała Podlaska. Daliśmy troszkę inicjatywy. Jeszcze jest dużo czasu. Jeszcze można osiągnąć korzystny rezultat, tylko uwierzmy w to. O, źle wyrzucony aut moim zdaniem. No i mimo wszystko główkuje zawodnik. Z Białej Podlaskiej na szczęście lekko. Adrian Hemera, daleki wyrzut ręką. Dynia wrócił na prawą stronę. Popychany sędzia sygnalizuje nieprawidłowe zagranie. Będziemy mieli rzut wolny. Jakże szkoda tej straconej bramki. Będę do niej wracał, będę żałował, będzie mi się śniło. Konrad. Kamera, Mateusz, Kalisz. No i proszę, kolejne celne spotkanie. Prowokujemy sobie to na szczęście Biała też teraz niecelnie. Wiraszka nie opanował piłki. I dośrodkowanie. Dobrze, Mateusz Kuzio. I aut dla Stali. Te nasze zabawy, nie wiem, czemu służą teraz w pomoc w obronie. Nikt nie pomaga z przodu, no to nie bawmy się, bo miękko wrzucona piłka, rzeczywiście dobrze, bo tam nikogo nie było. Wygrał główkę Konrad, Hamera. Jeszcze raz Mateusz przejął piłkę, jeszcze raz niecelnie. Musisz wracać. Hołownia z Orłem. Dobrze Adaś, nie dał się szukać. Młody, ale doświadczony już nasz zawodnik. Mateusz Kalisz, no musi mieć tam wybór. Do Konrada, Hamery. Źle rzucił ten aut, piłka podskakuje. Trzeba się przyłożyć do każdego elementu. Jeszcze raz Mateusz Kalisz, jeszcze raz Konrad, Hamera. Szarpie dzisiaj Konrad, dobrze gra. Jeszcze raz Mateusz. Musi znaleźć kogoś do szpikuli. I na drugą stronę do Oleniuka. Tutaj. Długa piłka do Szewca. Troszkę niecelna. I? No i Kuzio teraz. No strzelaj też do bramki. Nie, no teraz to już. No tak się będziemy w takich sytuacjach dalej bawić z piłką. No pusta bramka. Kuzio, Mateusz Kuzio oczywiście strzelić, w takich momentach zawsze źle przyjmuje piłkę. Mateusz się jak najlepiej myślę i brał się wziąć tę odpowiedzialność. Tylko znamy tego chłopaka z treningów, on nie robi takich kiksów na treningu. No tu w momencie, kiedy trzeba naprawdę przyłożyć się. Jeszcze gdyby Danielowi wyszło to po długim rogu, to myślę, żeby była prawdopodobna bramka. Piłka skiksowała troszeczkę. Coraz mniej czasu. Brawo Daniel. Troszkę brzydsza gra się zrobiła w tym okresie, dużo takich przypadkowych zagrań. Graszka. Nie dajcie się na dribbling. Dobrze, Adaś orzeł. Wyjaśnił na chwilę sytuację. Trzeba skoczyć, Konrad, świetnie. Świetnie do Daniela, pomyślał.
Jeszcze raz Daniel, ale już musi mieć komuś zagrać. Mateusz się pośliznął. Jeszcze raz Daniel Szewc i mamy aut. Podasiuk na aut. Bardzo pracowity dzisiaj. Zagrał do maksa. Max uwolnił się. Świetny dribbler z niego. No pchany, popychany. Jeszcze Max zyskał piłkę. No naprawdę jeden z najlepszych naszych zawodników. Coś Pikulu króciutko zagrał Leniuk. Jeszcze odzyskaliśmy piłkę do Szewca na lewą stronę. Nie wyszedł Danielowi zwód, ale jeszcze zdoła dośrodkować. Ładnie. Nikogo nie ma. No to już Kalisz? No i nie dość, że skiksował, to jeszcze niecelnie nie podał, sfaulował zawodnika. Mamy dobre sytuacje, nie potrafimy ich wykorzystać. Jakieś błędy techniczne. Nerwy wkradły się w nasze szeregi teraz. Na pewno. Dzisiaj końca tym będzie. Będzie bardziej nerwowo, nie zasłużyliśmy na ten wynik dzisiaj. Myślę, że można to było wziąć na nowie. Biraszka. Dobrze odbił Daniel, przyjął piłkę Konrad, zagrywa na lewą stronę do Leniuka. Leniuk bardzo dobre spotkanie dzisiaj, spokojnie. Daniel Szewc próbował z pierwszej, ale nie wyszło mu z autu. Kuzio, Szewc, jeszcze raz zagrał do Kuzia. Szybki Mateusz. Rzut rożny. Aut. Rzut rożny, piłka. Out, też mi się wydawało, że jest rzut rożny Mateusza, ale na szczęście sędzia tego nie zauważył. Mamy swoją kolejną szansę. Może teraz, może Damian Pietroń. Za szybko wchodzimy w to pole karne, naprawdę. I ta piłka przechodzi przez naszych zawodników. Chyba nie, ale musimy nie możemy tego rytmu na razie złapać. Panie Szewc. Środkowanie. Aż na drugą stronę. Dobrze. Dobrze, akcja skończyła się strzałem, chociaż niecelnym, tu mamy czas na powrót. Kwadrans do zakończenia spotkania. Tak, niepotrzebnie tu zawodnicy z Białej Podlaskiej wbijają te piłki chyba na boisko, żeby zyskać na czasie. Jak nam się problem lewej obrony w końcu rozwiązał, bo Leniuk fantastyczne kolejne zawody, to na prawej zaczęło się coś dziać. Szukaliśmy lewego obrońcy. Zupełnie niegroźna sytuacja, no tak szkoda, przecież to było cały czas pod naszą kontrolą to spotkanie. Teraz nie dość, że konsekwencją przegrywamy, to jeszcze drugą konsekwencją jest po prostu tak jakby utrata wiary w siebie. A to, kolejne zagranie prawego obrońcy. Niepotrzebnie zupełnie zagrał w tłok. Hołownia. Na szczęście naciskany przez Hamerę i Konrad pracowity, dobrze, że wrócił. Myślę, że takie długie piłki trzeba grać tutaj za plecy. Po co zatrudniać środkowego jeszcze, kiedy tam jest największy tłok i nie musiał przyjąć, odwrócić i szukać. Jarek już nie skacze, Jarek bardziej zostawia piłkę. No Konrad dzisiaj znakomite zawody również. Szkoda, że Adriana dzisiaj nie ma, prawda, Hamery? Dobrze, już wszyscy powinni się przesuwać, wchodzić na pozycję, żeby tutaj było z kim z tyłu pograć. Śpieszy się teraz Adrian, 33 minuta się rozpoczęła. Adrian Nowak idzie się rozgrzewać jeszcze. Jest jeszcze Grzesio Leziak z tyłu za bramką. Od kilku minut nic ciekawego na boisku w Kraśniku się nie dzieje. Oprócz tego, że co chwila... Jest Konrad. No za długo Mateusz, no. Konrad. Długa piłka na Szewca. Skoczył Damian. Dobrze, Daniel, przepraszam. O, Jarek, nie stój. I znowu Konrad, najbardziej widoczny zawodnik naszej linii w tym pomocy w tym okresie gry.
Max szuka kogoś. Tutaj zagrał do Leniuka, odegrał z powrotem do Maxa. Jeszcze raz, kamera znakomicie został z tyłu, tak jakby wiedział, że stworzy się problem. Dynia przedłuż. Fajne zgranie Dyni do Szpikuli. Mam nadzieję, że jeszcze Stal do końca meczu będzie miała swoje sytuacje. Bołtowicz. Musi wracać Oleniuk. Do Wirażki. No, ale to już bramkarz, dlaczego stoisz? No już dobrze, na boku było. Tak. Adrian, gdyby wybiegł tej piłce naprzeciw, to by był pierwszy. Drożny dla Podlasia. Duda piłka na pole karne. Skoczyć, ale ona sama opuściła pole gry. Dużo sytuacji Stal miała dzisiaj na strzelanie. Bardzo więcej rzutu. Niż jedną jednej bramki. Do czasu utraty drugiej bramki, to robiliśmy te akcje praktycznie minuta za minutą. Koronkowe, bardzo ładne, dokładne podanie. Wróżyło to. Rychłe strzelenie drugiego gola, tymczasem straciliśmy drugiego gola i zaczęły się problemy w tym meczu. Jeszcze 10 minut, jeszcze jest szansa, ale musimy troszeczkę coś zmienić, musimy dokładniej pod bramką. No i tam jeszcze trzeba zagęszczać, nawet jeśli to środkujemy, to tam nikogo nie ma. Daniel Szewc. Urywa się tutaj na dośrodkowanie. Zdołał dośrodkować pięknie w trudnej sytuacji. Ale stoimy na 5 metrach, tak jakby tam nie można było jakoś rozstrzępić tej. To co trener cały czas mówi, wchodzimy na pole karne, a nie stoimy na polu karnym. Gramy. No kurczę. Niestety boczny tutaj pomógł, bo główny wcale nie chciał odgwizdywać faulu. No ale jak boczny zaczął już machać chorągiewką, no to główny nie miał wyjścia. Ach, jak piłka przeszła. Wirażka. Zdaje się na strzał i rzut rożny. Jeszcze wierzymy, January. Nie do końca trzeba wierzyć, chociaż nie wygląda to różowo od kilku minut. Tym razem krótko wykonany rzut rożny. Nic z tego nie będzie już. Szybko wznawia Konrad Hamel. Oj, przepraszam, Adrian Kędzierski. No jak, piłka uderzyła wyraźnie w nogę dlaczego przewodnika. Sędzia stoi blisko. Zresztą faulowany był Daniel Szewc, ale teraz sędzia akurat z tej strony nie pokazał. Nie pomógł głównemu. No, za dużo swobody. Dobrze, Damian Pietroń. Jest Jarek Oleniuk. Piłka do środka. Kuzio przytrzymywany i to wyraźnie za koszulkę. Lepiej drużyna Podlasia zaczyna wyglądać w tych ostatnich minutach. Troszeczkę brak wiary już widać u naszych zawodników. Może trochę zmęczenie również, ale... Ja liczę tutaj na Maxa. A ja jej ręka była, dobrze. Andrzej się obronił. Chyba piłka na Kalisza, Mateusza. A obrzestali? No może teraz spróbujmy jakoś optymistycznie pomyśleć. Piłka do Maxa, do tyłu. Max przyjął, odwrócił się na drugą stronę, zmienił nogę. Nabita piłka jeszcze raz. Świetnie to zagrał Hamera.
Konrad ma cały repertuar podań, uderzeń, naprawdę świetny zawodnik. Sędzia zwrócił tylko uwagę Maxowi. Na szczęście bez konsekwencji kartkowej. Chociaż Max nie ma tej karty chyba za wiele albo w ogóle. Nie, Max się bardzo czysto odbiera piłkę i sam bardzo dobrze gra. No spróbuję zrobić chociaż jedną akcję, bo od dobrych 10 minut to ja nie widziałem żadnej dobrej akcji bramkowej Stali. Dinia? Andrzej Orzeł? Już trzeba iść do gry, pokazać się. No właśnie, no taka jest konsekwencja. Znowu Konrad, Hamera. A gdzie jest Mateusz? Bo liczyliśmy, że pójdziemy z akcją, ale trzeba jednak ubezpieczać tę własną bramkę. Koło mnie. Nieudane dośrodkowanie. Może i Kęciowski zacznie jeszcze 5 minut jest. Co najmniej 5 minut, może 6-7. Czy sędzia doliczy za zmiany? Myślę, że zaraz zmiany pokaże się, że z pola Białej Podlaskiej, żeby zyskać na czasie. Dynia dostał piłkę, ale za mało obok niego zawodników, nie będzie wiedział co zrobić. Załotu Kalisz. Kuzio. Rzut wolny jeszcze dla Stali. No może właśnie po jakimś stałym fragmencie gry. Wycięty z tyłu Dinia. Akurat teraz sędzia nie podszedł do zawodnika Podlasia i żadnej reprymendy nie było, a wyraźny faul od tyłu. No Iwan. Myślę, że Iwan będzie uderzał na bramkę. Ja myślę, że będzie uderzał właśnie na bramkę. Musi ktoś tam być, żeby ją dobijać. Damian Szewc na pozycji spalonej, musi się cofnąć. Musimy uważać na spalonego teraz. Iwan, liczymy na ciebie. Ostatnie 5 minut meczu. Wrzucenie piłki. Jakżeż niewielki. Trzeba było wyprzedzić. Mateusz myślał, że ta piłka przejdzie. Strącić. Chociaż markować wtedy. No właśnie, dlaczego nikt nie stał przed bramkarzem? I wszędzie pół kroku za mało. Dobrze. Dobrze, Max. Tylko Maxie. No teraz popchnięty teraz przez Wiraszkę. No, zawodnik z Białej Podlaskiej zaczyna lecieć sobie w kulki. Sędzia upomina naszego, tak. No, spieszmy się. Większą ilością zawodników powinniśmy wejść teraz w pole karne. Teraz to już nie mamy czego bronić. Darek Szpikula, nie wiem, czy wprowadzenie jest potrzebne. Hołownia, fałował, dobra, jeszcze jedna sytuacja. Także sporo kosztują nas błędy w tym sezonie. Tych bramek z błędami to mam już w każdym spotkaniu określone, jest jednym lub dwoma. Chyba nie było spotkania, w którym nie straciliśmy bramki po takich ewidentnych błędach. Skoczyć to do góry. I nikt się tam nie znalazł. Nie było nas. Byliśmy zawodnik w każdym miejscu, ale nie znaleźliśmy się tam, gdzie jest piłka. No to kto uderzał tę piłkę? No wydawało się to, że zawodnik Podlasia wybił piłkę. Naprawdę mnóstwo sytuacji. Stali, może dwie, trzy sytuacje Podlasia, z tego jedna wypracowana przez Marcina Wojtaszka, bo tak naprawdę nie było tutaj żadnej akcji. To co przed chwilą mówiłem, bramek z błędami mamy w tym sezonie, no, jak zrogo obfitość. Te bramki padły z Motorem, z Pełkińską, z Boguchwałą, to takie... Szewc. Środkowanie Szewca. Stąd jeszcze. No i teraz! Aj, dlaczego, Max? Dlaczego? Po co? Zamiast huknąć to, może by. Z pierwszej piłki uderzenie. No lepszej przecież sytuacji to jest nie 7 będzie. Metrów, naprawdę. Końcówka meczu, ostatnie 2 minuty. Do środka, czekać na sfaulowanie. Może teraz. Maxio. Za nisko. Nie da się to nic. No i teraz może. Ładny strzał. Jest kolejny ładny strzał. I to, o czym mówiłem, zablokowany. Ma taką gamę repertuar, taki repertuar uderzeń, że
jeszcze jedna zmiana będzie w zespole gości. No może teraz, obroni przynajmniej ten jeden punkt. Najgorzej wtedy Podlasie przeskakuje ten w tabeli trzeciej ligi. Mamy dwa punkty przewagi nad Podlasiem. Teraz, gdyby Podlasie wygrało, jeden punkt będzie przed nami. No może teraz. No nie. Hołownia. Popełniliśmy ten błąd, jakoś... o którym mówiliśmy. Staliśmy w polu karnym. Tak, dokładnie. No, to przestaliśmy nabiegać. Dobrze. Mamy jeszcze piłkę. Patrzę na Konrada. No, no, kapitalnie gra ten chłopak dzisiaj. Tak, Konrad Hamera i Max. I znowu Konrad. No, wie, gdzie się ustawić. Świetnie z tej ustawiony. Jarek Oleniuk. Konrad Hamera. Dużo widzi. Szewc. No ale więcej nas musi być na polu karnym. Do kogo to wstrzelimy? Dynia. Ja nie wiem, tyle sytuacji i tylko jedna bramka z rzutu karnego, natomiast Podlasie naprawdę 3-4 sytuacje i to takie ćwierć sytuacja. I dwie bramki. Damian Szymański wchodzi na boisko. Troszeczkę imię i nazwisko znane z Kraśnickich boisk. Tak. Zawodnik ekstraklasowy. Jeszcze. Schodzi Wiraszka. Widziałeś, ile sędzia doliczy, czy nie? Nie widziałem. Bo już się skończył czas gry. No tam musi być Mateusz ubezpieczony. Właśnie. Gramy dalej. No jak, no teraz. Przyznaję, że zawodnik z Białej Podlaskiej dosyć daleko było od tej sytuacji, ale... No, nie można takich sytuacji dopuszczać. No, trzeba to wyprzedzić. No, co ten zawodnik z Białej Podlaskiej robi? Ja bym go ukarał żółtą kartką. W jakim celu tam pobiegł? Nie wiem, ile sędzia doliczył. Myślę, że jedna z ostatnich minut rozpoczęła się. No na co bramkarz czekasz? No ja nie wiem, naprawdę śpimy, Adrian troszeczkę śpi czasami w tej bramce, przyklejony do linii bramkowej. Powinien żyć na polu karnym. Zróbmy jedną akcję, jedną ostatnią akcję. Ale kto? Kto mógłby to strzelić? Szewc, Kuzio? No już nie. Tak. I długa piłka w kierunku Maxa. Jeszcze mamy szansę. Sędzia spogląda na zegarek. Piłka do Kuzia, ładnie zrzucił klatkę do Szpikuli. Szpikula świetnie zagrał do Dyni, ale troszeczkę za krótko. Sędzia kończy zawody w tym momencie. Niestety. Jakimś cudem Podlasie Biała Podlaska wygrywa w Kraśniku. Po znakomitej grze naszego zespołu, tak można powiedzieć. No, tak, dwie bramki właściwie po błędach, ta pierwsza z rzutu wolnego. Jak ustawiony mur. Szkoda, nie wykorzystaliśmy dobrej sytuacji. Bałtowicz strzelił dwie bramki dla Podlasia, jedną bramkę Szewc dla Stali i Podlasie troszeczkę dla nas niespodziewanie wygrywa w Kraśniku 2-1 i nasza sytuacja no staje nic, się już katastrofalna. Tych sytuacji. Dokładnie. Pierwsza połowa zapowiadała się, szkoda chłopaków. Zapowiadała naszą znakomitą grę i pewnie zwycięstwo w tym meczu nie udało się niestety. Ale tak jest życie. Za błędy. Słono się płaci. No trudno. Trzymaj się. No to zapraszamy Państwa na następny mecz. Do Przeworska. W sobotę. W sobotę o 13:00. Gramy w Przeworsku. Do usłyszenia i do zobaczenia.